Niedziela, południe. Piękna pogoda. Plus 8 stopni. Jechać na wycieczkę, czy nie jechać? Pytanie. Oczywiście, że jechać. Nagrywa się? Nagrywa się? Jeżeli ktoś kojarzy, co to znaczy nagrywa się? Nagrywa się? To znaczy, że wy chowaliście się w dobrych czasach i jeszcze pamiętacie internety, początki internetu, kiedy to królował pewien film, pewna wytwórnia. Ale już nie będę mówił, o co chodzi. Witam się po raz kolejny, tydzień czasu później już, po ostatnim filmie. Dzisiaj jest pogoda taka ładna, słoneczko, czerwone, nie, jeszcze było żółte. Słoneczko, cieplutko, 8 stopni, więc oczywiście grzechem jest nie wyjechać autem i trochę przewietrzyć, prawda? Byliśmy teraz na spacerze, w lesie, wracamy sobie trochę przez miasto przejechać. No co, pozdrawiam Was też, mam nadzieję, że Wy też swoje auta dzisiaj przewietrzyliście, jeżeli pogoda Wam dopisuje tak jak tutaj. Za tydzień święta, większy film planuję właśnie nagrać w okolice świąt, więc zapraszam już dzisiaj. Tym razem jest tylko, w tym momencie jest tylko szybki taki vlog. I jeszcze tylko chciałem się odnieść szybko do pewnej kwestii, o której dzisiaj oglądałem rano na YouTubach i nie tylko, czyli strefa czystego transportu wprowadzona w Warszawie. Krótko się tylko wypowiem, że moim zdaniem jest to źle wprowadzone, za szybko i nie na polskie realia. Przykład głupi, tutaj jest Drezno i nie ma tej strefy czystego transportu, ale trzeba też patrzeć na to, że auta niemieckie, średni wiek jest jaki, jak one zanieczyszczają to powietrze. W Polsce auta są o wiele starsze, no i wiadomo, że większość importowanych aut w Polsce pochodzi właśnie z rynku niemieckiego, gdzie tutaj już się nie nadawały z tego czy z innego powodu. Większość w Polsce aut jest starych, tak? Szczególnie właśnie stare auta są w rękach biednych ludzi, albo tych, których nie stać na nowe auto. I tym ludziom się właśnie w tym momencie zabrania wjeżdżać do miasta, do szpitala, do urzędu, czy nawet do szkoły, na uczelnię. Wiem, transport publiczny, tramwaje, autobusy, tak, ale to niektórym to w ogóle nie da rady, nie pomaga, ponieważ wiadomo jak jest, no czasami nie ma czasu, no wiecie, więc moim zdaniem jest to źle wprowadzone i porównywać na przykład do Niemiec nie ma co, ponieważ tutaj inne są auta, młodsze są auta i wiadomo, że ten taki zakaz będzie doskwierał tylko niewielkiej liczbie osób, a w Polsce to jest po prostu nie te realia i nie ten sposób. Zapraszam moich 34 subskrybentów na dzień dzisiejszy do komentowania i pisania, co sądzicie o tej strefie w ogóle na ten temat. Wasze zdanie bardzo się dla mnie liczy. Oczywiście nowych, którzy odwiedzą mój kanał, zobaczą moje filmy, też zapraszam subskrybować, lajkować. Zawsze to pomaga i motywuje, żeby coś nagrać dalej. Wiem, takich vlogów jest miliony na YouTubie, no ale milion jeden więcej zawsze jest fajniejszy, prawda? A tymczasem zmierzamy do domu po Dreźnie i delektujemy się jazdą klasykiem. Mercedes. Szkoda, że ten mur jest taki troszkę wysoki, bo nie będzie widać rzeki, ale tu jest bardzo ładny widoczek. Z chęcią się przejedziemy wzdłuż. O, jacyś rodacy też szukają miejsca do zaparkowania. Szybka wstawka z nad Elby w Dreźnie. Pod słońce może będzie coś widać. O, tam pojedziemy dalej, to tam jest, tam nie ma murku, że tam będzie widać lepiej.
jest 8 stopni i jeżdżę bez szyby. Ale kto bogatemu zabroni?